Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslow. A dzisiaj porozmawiamy sobie o niezwykłym sprzęcie i niezwykłym procesorze. Zobaczcie, ten laptop ma procesor, który ma 5 rdzeni. I powiem wam szczerze, że to jest dopiero wierzchołek góry lodowej, bo im dalej w las, tym robi się jeszcze ciekawiej. W ogóle popatrzcie, jaki ten laptop jest cienki. Nie ma tutaj żadnych wentylatorów, jest chłodzony pasywnie. I Galaxy Book S to pierwszy laptop, który wykorzystuje tego typu procesor. Procesor Lakefield z tak zwaną Hybrid Technology. Dlatego dzisiaj opowiem wam nieco o tym, jak ten procesor jest zbudowany i dlaczego jest on tak niesamowicie ważny dla Intela. No a potem sprawdzimy tego Galaxy S Booka, zobaczymy, jaką tą procesor ma wydajność. No i sprawdzimy jeszcze inne rzeczy, które warto sprawdzić w laptopie. 5 rdzeni. Czemu tylko 5 rdzeni? Okazuje się, że ten procesor jest zbudowany podobnie jak niektóre procesory ARM, które korzystają z tak zwanego Big Little. W tym przypadku mamy 4 rdzenie energooszczędne, które są tak zwanymi małymi rdzeniami, a także mamy jeden rdzeń duży, który zajmuje się tymi obliczeniami bardziej wymagającymi, gdy jest akurat na to potrzeba. Do tego ten procesor wykorzystuje technologię Feveros 3D, która pozwala układać na sobie chipy, rdzeń, tak, żeby pozwala to na budowę Stop! Tak to wam tylko w głowie namieszam. Klocki. Dajcie mi klocki. Więc na przykładzie klocków Lego postaram się wytłumaczyć, jak ten procesor jest zbudowany. W opisie będziecie mieli link do quizu, gdzie będziecie mogli wygrać takie właśnie dwa zestawy, które mam jeszcze do rozdania. Więc te osoby, które najlepiej odpowiedzą na pytania zadane w quizie, to będą mogły liczyć właśnie na wygranie takich klocków. Więcej info w opisie. To ja się zajmę składaniem klocków. Wiecie co, z tłumaczeniem tego typu rzeczy jest zawsze taki problem, że trzeba dobrać odpowiednie słowa, tak żeby było to zrozumiałe dla jak największej ilości osób. Ten procesor jest wyjątkowy dlatego, że on się składa z warstw. Wiecie, jak cebula. Warstwy! Cebula ma warstwy! Ta technologia składania procesora w warstwy nazywa się właśnie Feveros 3D, czyli że składamy procesor tak jakby w trójwymiarach i integrujemy go raz, że z kartą graficzną, ale także z pamięcią DRAM, więc koniec końców wychodzi nam taki wielowarstwowy, można powiedzieć, procesor, który jest przypakowany i wygląda w dużym uproszczeniu w ten sposób. Jak mamy rozłożony ten procesor, to warto, myślę, skupić się na tej płytce. Co fajne, akurat na tej warstwie możemy zauważyć właśnie architektury rdzeni, jak zostały wykonane. Więc tutaj mamy 4 rdzenie Tremont, które są właśnie mniejsze jako te bardziej energooszczędne. One biorą na siebie zadania, które są wykorzystywane, a także mamy jeden, ten większy rdzeń Sunny Cove. Jest zdecydowanie mocniejszy niż pojedynczy taki rdzeń. I właśnie stąd bierze się ta taka architektura 5 rdzeni. I część z was może się zastanawiać, po co w ogóle ten procesor jest zbudowany tak, że właśnie ma takie warstwy? Czemu ma to służyć? Często teraz w laptopach widzi się tak, że bardziej ta struktura płyty głównej wygląda jak naleśnior, tak? Czyli że jest taka bardziej rozwleczona na szerokość, a rozwiązanie właśnie takie pozwala na oszczędzenie miejsca na płycie głównej. Integrując te poszczególne rzeczy do procesora, po prostu zyskujemy więcej przestrzeni, możemy po prostu bardziej miniaturyzować płytę główną. Również dlatego, że pamięć LPDDR4X jest zintegrowana procesorem, możemy liczyć na naprawdę niezłe prędkości tych pamięci, bo przykładowo w tym egzemplarzu Samsunga mamy tutaj aż taktowanie 4267 MHz. Dlaczego ten procesor jest tak niesamowicie ważny dla Intela? Głównie dlatego, że producenci chcą robić coraz cieńsze urządzenia. Problem polega na tym, że wielu producentów coraz bardziej zalotnie patrzy w stronę procesorów ARM. Nie tak dawno temu Apple zapowiedziało, że wszystkie ich komputery będą właśnie przechodziły z procesorów Intela na autorskie procesory o architekturze ARM.
A tak samo Microsoft wyprodukował już urządzenie Surface X, które wykorzystuje ich autorski procesor, który również jest architektury ARM. A żeby było jeszcze śmieszniej, to Galaxy Book S na targach CES debiutował właśnie z procesorem architektury ARM, konkretnie Snapdragonem. Ta wersja po prostu wykorzystuje procesor Intela. Dlatego właśnie powstał ten procesor, żeby zaspokoić takie potrzeby. Właśnie do takich urządzeń, które mają być pasywnie chłodzone i które mają być ultra cienkie, ultra mobilne. Skoro już mniej więcej wiemy, jak zbudowany jest procesor, myślę, fajnie byłoby pogadać na temat laptopa, w którym ten procesor znajdziemy. Jest to Galaxy Book S. Pełną jego specyfikację widzicie w tym momencie na ekranie. Jest to oczywiście laptop skierowany bardziej do zastosowań biurowych czy internetowych, więc jest to laptop, którego priorytetem będzie długi czas pracy na baterii, no i oczywiście waga. Nie jest to laptop, którego priorytetem będzie wydajność. Myślę, widać to również po tym, jak ten laptop jest cienki, bo w najgrubszym miejscu ma on 12 mm niecałe. No jest to jeden z cieńszych laptopów, jaki na pewno w życiu widziałem, więc jest to dość imponująca sprawa. W ogóle cały ten lapek waży zaledwie 950 gramów i co ciekawe, dołączona do niego ładowarka wygląda bardziej jak ładowarka do telefonu. Ma ona 20 W, jest to jakiś super fast charging. No całkiem nieźle w sumie, jak wrzucamy takiego lapka z taką ładowarką do plecaka, to nawet nie czujemy, że coś mamy. Myślę, że wiele pań bez problemu będzie mogło władować sobie takiego lapka z taką ładowarką do torebki i praktycznie nic nie poczują. Producent deklaruje, że ten Galaxy Book S będzie trzymał około 18 godzin na baterii w takim moim cyklu mieszanym, na którym składało się uruchamianie tam komunikatorów, wiadomo, przeglądanie internetu, praca na dokumentach, jakieś oglądanie filmów na YouTubie i Netflixie. To byłem z tego laptopa w stanie wycisnąć około 12 godzin i to był taki, myślę, dość realistyczny czas, na jaki możecie liczyć w przypadku tego typu urządzenia. Klawiatura ma mały skok, co troszeczkę moim zdaniem na minus, ale dysponuje za to wyczuwalnym klikiem, więc pisze się na niej koniec końców całkiem dobrze. Touchpad jest rewelacyjny. Autentycznie, jest to jeden z lepszych touchpadów, jaki miałem przyjemność używać w Windowsowych laptopach. Myślę, że nie stoi on daleko od touchpada MacBookowego, który jest moim zdaniem najlepszy w swojej klasie, więc naprawdę duży plus dla Samsunga za to, że touchpad jest taki dobry. I nie mówię o tym często w przypadku recenzji laptopów, ale pochwalę w tym głośniki. Naprawdę są fantastyczne. W większości laptopów głośniki są naprawdę kijowe. Te są świetne i jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak laptop jest cienki, to jest to tym bardziej imponujące, że Samsungowi udało się upchać takie fajne głośniki w tym laptopie. Ale przejdźmy teraz do rzeczy równie ważnej, czyli do wydajności. Wydajność jest... Zresztą zobaczcie sami wynik w Cinebenchu. No nie jest to wynik tragiczny, ale też nie jest jakiś rewelacyjny. Weźmy tutaj do porównania ThinkPada X230, który jest z 2012 roku. On ma mobilną i5 trzeciej generacji. I wiecie co? Ten ThinkPad zdobywa o 20 punktów więcej niż Samsung. Nie dajcie się zwieść, bo bardzo prosto byłoby tutaj teraz zmieszać to urządzenie z błotem, że o, rzeczywiście, bo on jest taki słaby, ale weźcie pod uwagę to, jaka jest różnica na przykład w grubości. Ten jest gruby, ten jest chudy. Ten pobiera 35 W, a ten pobiera zaledwie 7,5 W. Ten trzyma zaledwie 4 godziny na baterii, a ten trzyma 12. Więc różnic tutaj jest dużo więcej, więc Intelowi udało się zejść z zużyciem energii, zachowując podobną wydajność jak z roku 2012. Ale wiecie, kiedy robi się jeszcze ciekawiej? W momencie, gdy dorzucimy do takiego porównania wyniki z Geekbench'a i tego Galaxy Booka ze Snapdragonem, którego widziałem na targach CES. No i tutaj w single core, no Snapdragon zamiata po prostu podłogę tymi procesorami. No i analogicznie wygląda to również w przypadku zadań wielordzeniowych. Okej, wydajność syntetyczna Snapdragona jest bardzo duża, jednakże jest tutaj dość spory problem. Snapdragon używa wersji Windowsa 10 ARM. Co za tym idzie, natywnych aplikacji pod ARM, no... nie ma aż tak dużo. Oczywiście jest ich troszeczkę w Windows Store, ale jeżeli chcemy uruchomić takie normalne aplikacje Windowsowe, tamten procesor musi je emulować. Żeby było jeszcze gorzej, Windows 10 ARM obsługuje póki co emulację aplikacji jedynie 32-bitowych. Czyli no...
pomimo że ten Snapdragon jest mocniejszy, to okaże się, że taki Galaxy Book z Lakefieldem na 95% będzie dużo lepszym wyborem, ponieważ no, o ile syntetyczna wydajność może nie jest najlepsza, co z tego, jak tamten ze Snapdragonem większość aplikacji będzie musiał emulować albo ich po prostu nie uruchomi. W codziennym użytkowaniu wydajność tego laptopa jest ok. No, ani jakaś super dobra, ani jakaś super zła. Takie codzienne zadania, jak mówiłem, czyli przeglądanie internetu, praca w dokumentach i tak dalej, spisuje się na tym laptopie naprawdę całkiem spoko. Jednakże nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że nie było to aż tak natychmiastowe, jakbym chciał, i wydaje mi się, że za laptopa w tej cenie no, można by oczekiwać troszeczkę wyższej wydajności. Prosta obróbka zdjęć w Photoshopie zadziała, w przeciwieństwie do procesorów ARM, które emulują Cortex X86, no więc no, nie jest to aż takie złe. Granie w gry jest też niestety poza zasięgiem tego sprzętu na natywnej rozdzielczości, nawet w stosunkowo prostych tytułach. Z tym, że no, pamiętajmy, że Galaxy Book S to nie jest sprzęt gamingowy, tak? Ze swoją wagą i ze swoimi rozmiarami jest to sprzęt, który po prostu wrzuca się do plecaka, bo ma się na nim pracować i on ma długo trzymać na baterii, więc to również nie jest zła rzecz. Po prostu ten sprzęt robi dobrze to, do czego został zaprojektowany i tylko to, czyli przeglądanie internetu, praca na dokumentach i oglądanie multimediów. No i w tym sprawdza się dobrze. I pomimo tego, że ta wydajność nie jest jakaś powalająca na kolana, to tak jak mówiłem, ten procesor Lakefield jest to niesamowicie ważny projekt dla Intela, ponieważ umożliwia powstawanie tak niesamowicie cienkich urządzeń, a także urządzeń przykładowo ze składanym ekranem jak ThinkPad X1 Fold. Lakefield to niesamowicie ciekawy projekt. Galaxy Book S to również niesamowicie ciekawy produkt, bo jest w sumie pierwszy w swojej klasie. I niesamowicie trzymam kciuki za Intela za to, żeby rozwijał dalej ten projekt. I powiem wam szczerze, że gdyby wydajność była tak no, dwa razy wyższa, by się chciało powiedzieć, no to rzeczywiście autentycznie zbierałbym szczękę z podłogi. I byłaby to wydajność, która przykładowo mi by wystarczyła do codziennych zadań, a nawet miałbym tego troszeczkę takiej bezpiecznej przestrzeni do wykonywania troszeczkę cięższych zadań. Póki co takie produkty z Lakefieldem będą pewnie w sferze premium. Wiadomo, tutaj jest to nowość, więc będzie trzeba zapłacić ten przysłowiowy podatek od nowości. Niemniej jednak, jak mówię, jest to temat niesamowicie ciekawy i również z zapartym tchem będę śledził to, jak sytuacja się będzie rozwijać. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.